Hornecik tym razem. Honda Hornet 698 lub 9 rok, coś te okolice, jak pamiętam. I troszkę pracy jest. Typowy przegląd. Płynowo, że tak powiem, zaworowy, to tam pewnie rożdżyn, zobaczymy jak to tam będzie wyglądać. Czyli tutaj nic nadzwyczajnego. Problem jest tam, pamiętam, ze ssaniem. I problem też mamy taki, że coś ze sprzęgłem tam się dzieje. Nie chcą biegi wchodzić, jak się sprzęgła używa. No zobaczę, czy tam może jest kożuch uszkodzony, czy coś. Wyjdzie tam w trakcie, jak się rozkręci, to zobaczę, czy czasem jest szczerbaty już. No i to jak zawsze, gaźniki do ściągnięcia, pokrywa zaworów, luzy zaworowe i nieszczęsny w tych sprzętach wymiennik ciepła. Kapie, już nie pamiętam, płyn czy olej z niego. Także tutaj wleci pokrywa niebo, akurat do tego modelu jest pierońsko droga, do tych nowszych jest troszkę tańsza. Coś tam się różni, jakaś zmiana. Także tutaj będzie takie gruntowne czyszczenie tej pokrywy i sprawdzenie płaszczyzny, czy jest prosta. Jeśli nie, to jakiś tam szlif jej. I wyciek mamy płynu. Skąd mamy wyciek? Spod śruby na pewno, bo już robi się no takie kryształki dookoła jakby. No. I też chyba no będzie po prostu chyba ściągnąć te przewody, uciąć końcówki. Jest na tyle, powinno jeszcze starczyć. No i tam filterek powietrza, świece, tak jak mówiłem, zaworki do sprawdzenia, rozrząd, gaźniki, płyny. Tak to wygląda. Do ściągnięcia wydech, no bo aby się dostać do wymiennika ciepła, chcąc, nie chcąc, należy go zdemontować. Troszkę tak będzie tutaj zajęcia różnego. No ale zrobić trzeba. A jeszcze zawieszenie przód, jak pamiętam, tak. Zawieszenie przód. I chyba akumulator, ale akumulatora nie mam jeszcze, to na bieżąco takie tematy. Dobra, to co, porozkręcam wszystko dookoła. Czyli ściągnę sobie wydech, zbiornik, airbox, gaźniki, podam mu kanapę. Wszystko porozkręcam tak, aby się dostać do tego, co mi jest potrzebne. A później będę działał za koleją w odwrotnej kolejności. Także troszkę rozkręcania będzie tutaj, aby się dobrać do wszystkiego, bo i góra, i dół. I troszkę po bokach. No nic, życie. Dobra, działam i widzimy się, jak go porozbieram tak już solidnie. Kolejny etap. No już porozbierany dość solidnie. I tak z tego, co mi się wydaje, po otworach montażowych to nie jest silnik z Horneta. O, przez to właśnie widać, jak i z drugiej strony. Hornet ma zaślepione. I tak, pomierzyłem luzy zaworowe, pomierzyłem jeszcze no w sumie nic więcej, luzy zaworowe, jeśli chodzi o pomiary, ale też widać wysunięcie napinacza. Będzie na pewno znak po odkręceniu jego, ile on tam się wysunął. Ale myślę, że chyba już cały, także wyjdzie w trakcie po rozkręceniu. Kolejna sprawa, ktoś mi ułatwił pracę, w ogóle uszczelki tutaj nie było na tej pokrywie prawej. Także mniej czyszczenia, jedynie zdrapać to, co ten hermetyk, czy co tam było. To wiadomo, raczej tak być nie powinno. Raczej powinno iść tutaj bodajże, jak pamiętam. Ale na razie niech będzie tam. No i tutaj też widać, że to nie jest silnik z Horneta. Więc co? Co do luzów zaworowych? Zaraz powiem, bo też jest ciekawa sprawa. Nie jest to tak oczywiste wszystko. Wydech ściągnięty, to zaraz się tam dobiorę do... A, tu jest chyba wszystko mokre nawet, jak widzę, lampka. A to przy okazji, jak już jestem, to jeśli chodzi o luzy zaworowe. Wydech 20-20, 18-20, ssanie, pierwszy od rozrządu 0. Nie wchodzi nawet 0,02. Także jest tusto. Gdzie ja mam lampkę? Pewnie ten, kurde, niedźwiedź mały gdzieś zapieprzył lampkę. Nie wisi. Tu nie ma. A tu już części do niego. Coś tam już jest, ale to pokażę, jak będę miał pomyte wszystko. Już do składania. Tylko niech znajdę lampę jeszcze. Chyba nie zna. A jest, dobra, widzę na stole. Idź, misiek. Widzę, lampka na stole leży.
to akurat. Oho, zaczyna się orkiestra. To akurat spod filtra to nic. No ale coś. A nie wiadomo na ile to jest. Co mi się po prostu polało z chłodnicy też. Coś tam. Nie coś. Ale takie dziwne wrażenie mam, że ten silnik, że tak powiem, wpieprza płyn. Ponieważ widzicie na wydechu kryształki, te białe kropki w środku. I prowadnice zardzewiałe. Co za afera. A skąd? No jeśli rzeczywiście płyn bierze, to może... Na tych dwóch skrajnych nie, na dwóch z lewej strony widać białe kropeczki. Nie wiem. Tutaj też widzę spod tych krójców z głowicy. Też się troszkę poci, trzeba będzie pościągać pewnie wszystko. No. No nic, na razie zobaczę co z tym rozrządem. To sobie skręcę, że tak powiem, górę na gotowo, górę i bok. Powymieniam te płytki i się zobaczy co tam wyjdzie. No ale robi się tak niebezpiecznie, że tak powiem. Dobra, będę miał rozkręcone, pomyte, gotowe do składania, to wtedy pokażę co jak. Na razie tyle. No ale robi się niespodzianka. Zobaczymy. Kolejny etap. Płytki zaworowe wymienione. Te dwa, które nie miały luzu, one będą jeszcze do sprawdzenia, czy na pewno jest poprawne. Tamte raczej być wszystkie powinny, ale też sprawdzę. Te wiadomo, bo luzu nie było na nich i to tak ująłem, ale zobaczymy. Przód rozebrany, jak widać przygotowane wszystko pod złożenie. Tutaj otwory całe, te wszystkie gadżety, które tam są rozebrane. Boczna pokrywa również, już wyczyszczona nawet, napinacz też wszystko wyczyszczony. A, jeszcze tutaj pokrywa sprzęgła do ściągnięcia. Ale to za chwilę, ponieważ tam jeszcze będę musiał kocz zajrzeć jak wygląda i tak dalej. I tutaj pomyte wszystko, prawie wszystko. Pokrywa, no to tam palicho, druga pokrywa boczna, ta mała drożdżonka. Wałeczki, mostki, to tam jak zawsze wszystko wyczyszczone. Niewyczyszczony jeszcze wymiennik ciepła. A to zaraz powiem dlaczego. Chyba, że on jeszcze przejdzie, to muszę jeszcze tą chłodniczkę odkręcić. On przejdzie jeszcze pewną modyfikację, że tak powiem. Ale to za chwilę. No, dlatego go też nie czyściłem. Tylko jeszcze chłodniczkę odkręcę. I będzie. Części. Z tego worku już mówiłem przedtem. Coś tam jest. Tutaj muszę. Jedna uszczelka. Druga uszczelka. Powietrze na razie na bok. Tutaj te o-ringi to z oryginału idą pod ten wymiennik ciepła. Sprężynka, a właśnie, no co do sprężynki, zaraz wrócę do tematu. Linka ssania, uszczelka pod małą pokrywę, kolejny o-ring. Poniższy motogodzin, a to chyba do KTM-a. O, masz. Świece 4, sobie to wyciągnę, od razu wszystko jeszcze uszczelniacze, do zawieszenia jeszcze. Uszczelka pod napinacz, reszta o-ringu pod wymiennik ciepła. Uszczelki pod wydech, jeszcze jedna świeca i nierządzik. Wszystko? A, jeszcze coś tam jest. Jeszcze ten sznurek na pokrywę dużo. O, właśnie na to. Także jeszcze kilka rzeczy do ogarnięcia widzę. Tu mi zostało. Dobra, na razie na bok. Tą pokrywę ogarnąć. I tą sprężynkę napinacza. A, co do napinacza. Tak sobie myślałem, że może powiem. Napinacz jeszcze nie wyczyszczony. Gdzieś dalej, który wyczyszczony jest. Czy nawet to jest pustaje uszczelki zostało na napinaczu. Sekunda. Coś mi tutaj jedna szkoda strajkuje. Pokażę co to z tą sprężyną chodzi, bo niektóre tam za misje życiowe uznawają pisanie. To jakaś wiedza tajemna. A jaka to wiedza tajemna? Trochę rozumów
głowie wszystko się trzeba da zrobić, nie trzeba wypisywać. Żeby ktoś ci odpowiedział na to. Trzeba szarą komórką ruszyć, a nie wypisywać. No i widać, ile był wysunięty ten napinacz, a teraz nawet jest odbity, no to też sporo. Później się porówna do wymienionego napinacza z sprężynki. Jak rozebrać, no to prościej chyba się nie da. Gdzie mamy zapięcie? Tu. Uwaga, uwaga, ale było coś grzebane już przy nim. Uwaga, uwaga. Rozebrany. O. Tak. To jest ta nieszczęsna sprawa. Co tu tyle, kurde, sejfu? No nic. Wszystko będzie trzeba umyć. Miałby tutaj jakiś orik wsadzony? Niby nie. Cypniutko, umyję to. Troszkę przyjąć na rękę specyfików. Dobra. I składamy to w ten sposób, że bierzemy sprężynę nową. Nie obywać, kurczę, blady. Starym sobie możemy odłożyć, tak żeby się nie pomylić od razu. Wkładamy sobie od razu w rowek. O, i jest włożona sprężyna i napinamy, trzymając kciukiem. Ile obrotów? I tu jest cała magia. Teraz można składać wyczyszczone miejsca, gdzie przylega uszczelka, też wszystko. Żadne tam smarki czy tam utlenione aluminium nie ma prawa. Troszkę tutaj ten kruciec utleniony. On był cały w kryształkach z płynu, ale jest utleniony. Też tutaj wszystko ładnie oczyszczone. Wszystko musi siedzieć. Tutaj mamy koreczek. Jest i koreczek z nową podkładką aluminiową, nie miedzianą. Ponieważ miedziana była, więc miedziana będzie. Napinacz przełożony, sprężynka, no to już tam omówiłem dokładnie, jak to zrobić, to już pytań być nie powinno i co? No i to ringi nowe. Tutaj te dwa i tutaj cztery. I pora by to poskładać w całość. A już składanie, tak jak mówiłem wielokrotnie, jak się ma już przygotowane, to składanie to jest bajka. Dobra, to składam górę, to tam pokażę, jak będzie poskładane przed zamknięciem, jaka jest różnica na napinaczu i no i dalej, później pewnie zawieszenie, wydech założę. Tak, żeby sobie silnikowo zamknąć poza gaźnikiem, gaźnik jutro. No, nie ma co przyciągać, trzeba by to poskładać. Plan był dobry, wyszło jak zawsze. Zamówiłem na filmie, że założyłem miedzianą, założyłem aluminiową, a była miedziana. Były aluminiowe podkładki i była jedna. I aluminiową też założyłem. Coś tam się pomyliłem. Oni tak mają często, że aluminium. U mnie w Afryce też są do spustu oleju wszystkie aluminiowe. I tak, czego ja tego nie składam? A można by, no można by, ale jednak nic z tego. Sprawa jest tego typu, że są przypuszczenia po tych otworach, że jest to silnik ze wtrójki. Kolejna sprawa, że F3 nie ma tych kanałów na dopalanie spalin. Ma po prostu niewywiercone jakby otwory w głowicy. A jeszcze jedna kolejna sprawa, że tak jak mówiłem, mamy kryształki płynu wewnątrz, jak i dwa cylindry, bo tutaj widać, że tego nie ma, z zardzewiałymi już z korozją na prowadnicach. I właśnie w związku z tym, że głowica ze wtrójki nie ma tych kanałów, a tu silnik raczej ze wtrójki jest, chyba głowica nie jest z tego silnika, tak? Ja to przypuszczam, nie wiem, mogę się mylić. Pewnie mnie ktoś mądrzejszy poprawi. Ale to już jest nieistotne, ponieważ istotne jest to, że skoro płyn puszcza i się po prostu ten silnik rozciekł na przewodach i na wymienniku ciepła, bo taka była jego historia, to właściciel zdecydował, aby ściągnąć uszczelkę pod głowicą. Znaczy ściągnąć głowicę, wymienić uszczelkę. Cicho misiek być. I
No miało być szybko, a jednak niekoniecznie. Także kolejny temat. A to będzie chyba film na dwie części, bo zanim ta uszczelka przyjdzie, bo to z oryginału, to chwilę potrwa, ponieważ w takich wielocylindrowych silnikach nie zakładam zamienników, bo to się mści czasem. No, także silniczek będzie poskładany prawie że kompletny, znaczy kompletny, byłby kompletny, a nie będzie. Porozbieram, pokażę jak ta głowica wygląda, obstawiamy, będzie silikon pod głowicą czy nie. I wtedy to będzie koniec, że tak powiem, części pierwszej, bo to się przeciągnie troszkę ten film, a coś tam właściciel obejrzy. Także na razie rozkręcam, później tak jak mówię, głowicę jeszcze przed czyszczeniem, nie będę czyścił, czyszczenie, wszystko będzie już w drugiej części. Kołki, tulejki, a nie wyjdą w rękach, to niech siedzą. No, działam z tematem, zobaczymy co tam jest ciekawego. No i jak to wygląda? To są te dwa skrajne cylindry, na których był płyn. No i tu mamy takie złuszczenie, widać, że one są mokre i o, jest płyn, na pewno. Czekam, zrobimy kurde, że tak powiem, kurde, smakowo. Zdecydowanie. Też tam widać jak schodzi ten nagar i pod spodem są mokre, a tutaj jest troszeczkę tego mniej. A na tym pierwszym bym powiedział, że nie ma w ogóle. Tutaj troszkę, a w tą stronę coraz bardziej. Także na uszczelce niby nic nie widać, przepalona nie jest. Silikonu też nie ma. No ale tutaj to ssanie, to zdecydowanie coś się tutaj działo. Przejdźmy na blok. I też na tym pierwszym taki widać na tulei rdzawy, no ale też jak zakręcę silnikiem troszkę. 14 raz. Zmienimy tłoki, czyli dwa środkowe damy na dół. O. To też widać taką właśnie rdzawkę. Nie tutaj gdzie jest nagar, tylko poniżej. A co tu jest, żeliwo? Cholera wie. Pewnie tak. Chociaż może nie. Nie wiem. Nie wiem szczerze sobie tu było, czy żeliwo, czy nie. No ale widać takie właśnie rdzawe przebarwienia na cylindrze, na tulei. No, także tego filmu będzie tyle. Kolejny etap będzie składanie tego wszystkiego, czyli już jak będzie poczyszczony. Ja sobie teraz jeszcze zaglądnę do sprzęgła, jak to tam wygląda. No i zawieszenie przód też się zrobi. A sam silnik, no to chwilę to będzie czekać na swoją kolej. Także na razie tyle. Miało być tyle, ale jeszcze jedna rzecz ciekawa. To już wyczyściłem powierzchnię, ponieważ no składał jeszcze tak szybko nie będę, ale gotowe. Przygotowane do składania. Tak miliony razy powtarzałem, to jest najważniejsze. Tłoki wyczyszczone, no te się dwa schowały. Teraz te dwa wyjdą, następne się schowają. Powierzchnia wyczyszczona. I jak można zauważyć, dla mnie tak, o, to żeby były troszkę schowane. Rozebrane sprzęgło, ponieważ właściciel mi wspominał, że gdy wbija biegi ze sprzęgłem, to nie wchodzą. Często bije bez, prawidłowo. Sprzęgło jest dla amatorów. Tylko bez się bije. Nie no, żarty żartami. Kosz nie wygląda źle, nie ma rowków. To są jedynie miejsca, w których tarcze pracują, ale praktycznie nie czuć pod palcem. Ale problem jest inny z tym sprzęgłem. Ano mianowicie, ponieważ sprzęgłem mamy taki problem, chyba już widać, że troszeczkę te przekładki już rozgrzane. Po prostu powiem tak, jaki był przyczyna tego, no tu mamy dla porównania jedną mniej zgrzaną, no ta bardziej. Jest różnica w kolorze. Te, które są fioletowe, to im było ciepło. Taka jest przyczyna tego, że te biegi po prostu nie wchodzą ze sprzęgłem. Nie był sprzęgla do końca. Tarcze są krzywej. Przekładki. A czy tarcze też nie. Też są na pewno zgrzane dość dobrze. I po prostu jest taki moment, że wciskamy sprzęgło, a ona nie był sprzęgla. Jest delikatnie cały czas skrzynia ciągnie, sprzęgło ciągnie, czyli skrzynia też nie jest rozsprzęglona i po prostu biegnie, wejdzie. Głowica wyczyszczona już, komory spalania, jedzie na szlif, a czy jedzie. Będzie musiała daleko jechać jeszcze.
zrobi się szlif i zrobi się szczelność, a to dlatego, żeby się nie okazało, że ona jest gdzieś pęknięta i przez to ten płyn wydechem ucieka. Tutaj też wszystko ogarnięte, 3 i 7, też wszystko ogarnięte. Także wszystko jest na dobrej drodze, aby to chciało działać. No to trzeba będzie chwilę poczekać jeszcze. Dobra, zadzwonię do właściciela, dowiem się, co z tym sprzęgłem. Nie zdziwiłbym się, jeśli by tego nie chciał robić, bo mówił, że już jakiś czas jeździ bez użycia sprzęgła. Ponieważ tu się zbiera kwota, bo i ta głowica, i uszczelniacze, uszczelki, no troszkę to wyjdzie tutaj. Także się dowiem, co właściciel o tym myśli i wiele tego silnika już nie zostało. I zobaczymy. No i później to zawieszenie, ale to już nie ma co pokazywać. To już było o tym wiele razy. Zresztą będzie widać, że przepolerowane, ponieważ pokaże się tam taka jodełka na lagach. No. Także jest ciekawie. Dobra, zadzwonię do właściciela, dopytam, jak on widzi ten temat.